Punkt, wieczorne rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moim pierwszym gościem jest pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Witam serdecznie, dobry wieczór panie profesorze. Dobry wieczór Państwu. Panie profesorze, wiemy o tym, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę w dniu 11 lipca. To jest dzień upamiętniający zbrodnię, która została dokonana na obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, czy po prostu na Polakach na Wołyniu, zresztą nie tylko w innych obszarach dzisiejszej Ukrainy i na terenach dzisiejszej Polski również. Ale ja chciałam pana profesora spytać o coś innego, bo rzeczywiście na temat Wołynia mówimy bardzo dużo, domagamy się też pochówków, domagamy się ekshumacji, upamiętnienia ofiar i o tym też będziemy rozmawiać. Natomiast za miesiąc, dokładnie 11 sierpnia, będzie inna rocznica, rocznica tak zwanej operacji polskiej NKWD, no ale operacji antypolskiej, tak dziś to zbrodnie nazywamy. Zbrodnie, która pochłonęła na pewno ponad 100 tysięcy Polaków. Wiemy o tym doskonale, choć tak naprawdę też te badania no, nigdy nie miały szansy być kontynuowane w sposób no, z pełnym dostępem do archiwów sowieckich. Jak pan profesor ocenia, dlaczego o tej zbrodni, też przeprowadzanej z pełnym okrucieństwem, zbrodni, która przecież wydarzyła się dosłownie kilka lat przed ludobójstwem na Wołyniu, tak mało się w Polsce mówi? Świadomość na temat tej gehenny, tego męczeństwa Polaków na terenie Związku Sowieckiego, no pozostaje dziś w takiej sferze cienia tak naprawdę, poza świadomością współczesnych Polaków. Niestety tak jest. Myślę, że można by dodać też rocznicową w tym momencie zbrodnię, bowiem na przełomie czerwca i lipca, czyli między 22 czerwca, datą agresji niemieckiej na Związek Sowiecki, a momentem opuszczenia kresów okupowanych przez Sowiety, kresów II Rzeczypospolitej, doszło też do masowych zbrodni obejmujących kilkadziesiąt tysięcy ofiar, tak zwanych masakr więziennych i ewakuacyjnych w czerwcu i lipcu 1941 roku, których ofiarą padli obywatele II Rzeczypospolitej w zbliżonych proporcjach i Polacy, i Ukraińcy, i na północnych kresach Białorusini, także trochę Litwinów, o tym też się nie pamięta, chociaż to były tysiące zabitych. Myślę, że przyczyną zróżnicowanego stopnia pamięci o tych zbrodniach i o antypolskiej akcji NKWD z 1937 roku, to było ponad 119 tysięcy ofiar śmiertelnych, bo nie liczymy tych, którzy zostali uwięzieni i zesłani. Także około 30 tysiącach ofiar Wielkiego Głodu etnicznych Polakach, mieszkańcach Ukrainy. To wszystko są przecież też ofiary idące w rząd wielkości, taki właśnie kilkadziesiąt tysięcy do stu kilkunastu tysięcy. Przyczyną różnicy są dzisiejsze interesy polityczne, innymi słowy potężne ośrodki polityczne w Rosji przede wszystkim, ale nie tylko, mają interes w tym, aby podniecać nienawiść polsko-ukraińską, a innego instrumentu do tego nie mają. Jak tylko odwoływanie się do tej zbrodni, która no, jest na tyle groźnym instrumentem, że przecież sam fakt miał miejsce, jest prawdziwy. Nie jest to żaden mit, żadna propaganda stworzona. W związku z tym te rany autentycznie bolą. Natomiast też trzeba pamiętać, że ofiary akcji antypolskiej NKWD nie były obywatelami II Rzeczypospolitej. W czasach PRL-u w ogóle nie wolno było na ten temat niczego mówić. Ci ludzie nie zostawili na ogół potomków, którzy mogliby się upominać, czy krewnych dalszych upominać o ich losy. Nie ma ośrodka państwowego, który by podniecał pamięć o tym. I to jest, myślę, że jedna z głównych przyczyn. No właśnie, ale powiedz, panie profesorze, to rzeczywiście to jest jedna z tych głównych przyczyn i też niechęć do mówienia o zbrodniach sowieckich, pewno też bardzo duże pragnienie
przepraszam, użyję takiego słowa, ale tak mam wrażenie, że tak to właśnie było interpretowane przez całe lata, próba załatwienia tego tematu Katyniem. Katyń to oczywiście dramatyczna rana i dramatyczna zbrodnia dokonana na naszym narodzie, ale takich zbrodni w Związek Sowiecki dopuścił się bardzo, bardzo wielu. I dziś mamy oto takie, mam wrażenie, taki nieprawdziwy obraz losu, który spotkał Polaków na dawnych kresach Rzeczpospolitej, rozumianych bardzo szeroko, jako jeszcze te tereny pierwszej Rzeczpospolitej, bo przecież tak przed wojną kresy były postrzegane. To były właśnie te kresy, czyli to byli również nasi rodacy zamordowani w tak zwanej akcji antypolskiej. Zdaje się, że to jest rozkaz z Jeżowa 00485, z tego co pamiętam. Ale dziś mamy sytuację zafałszowaną, sytuację nieprawdziwą, znaczy opis i świadomość Polaków na temat tych zbrodni i tego, co spotkało naszych rodaków na wschodzie, jest opisem, mam wrażenie, jednak głęboko nieprawdziwym. Wszyscy wiemy o Wołyniu i bardzo dobrze, że o nim wiemy, ale to nie jest tak, że całe cierpienie Polaków na dawnych kresach Rzeczypospolitej Polskiej sprowadza się do Wołynia. Zbrodnie sowieckie nie ustępowały ani liczbą, ani okrucieństwem, ani perfidią temu straszliwemu losowi, który ukraińscy nacjonaliści zgotowali Polakom na terenie dzisiejszej Ukrainy, ale i po części na terenie dzisiejszej Polski. Tak, o ile możemy sięgnąć pamięcią te 3-4 lata temu, to nawet była próba uczynienia z 11 lipca Dniem Pamięci nie o ofiarach nacjonalistów ukraińskich, tylko w ogóle męczeństwach kresowiaków, co byłoby głęboką nieprawdą, bo trzeba pamiętać jednak o tym, że warunkiem sine qua non bezwzględnie potrzebnym do przeprowadzenia masakry ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej było zniszczenie państwa polskiego, a państwo polskie nie zostało zniszczone przez ruch ukraiński, tylko przez Niemcy i Sowiety działające wspólnie i w porozumieniu. Ta cała rzecz odbywała się w warunkach okupacji niemieckiej, w sytuacji, gdy przez około półtora roku wcześniejszej okupacji sowieckiej zostały zdziesiątkowane elity obu narodów. Ta stara szkoła, jeszcze CK austro-węgierska, przywódców partii politycznych ukraińskich, działających przecież legalnie w ramach II Rzeczypospolitej, mający swoich posłów w polskim Sejmie, oni zostali wymordowani między 1939 a 1941 w czasie pierwszej okupacji sowieckiej. Symbolem tego może być Kostłewicki, który był przewodniczącym UNDO, ukraińskiej największej partii w polskim Sejmie, a całe życie poświęcił politycznej walce z Polską, a umierał jako obywatel Polski w domu opieki przy armii Andersa w sowieckiej Azji Centralnej, bo jako obywatel Polski wydostał się z gułagu. Zatem to zapętlenie losów było bardzo głębokie i było często wspólne. Jest, czy zawsze wspólne, jest pewnym błędem pamięci tak polskiej, jak i ukraińskiej, pamiętanie o tych cierpieniach osobno. Masakry więzienne we Lwowie Polacy pamiętają jako masakry Polaków, a Ukraińcy jako masakry Ukraińców, a to były masakry jednych i drugich dokonane ręką moskiewską. Podobnie marsz na trakcie mochylewskim, gdzie z kolei zginęły tysiące Polaków, Białorusinów i Litwinów, też jest pamiętany niejako oddzielnie przez każdy z tych narodów, a było to cierpienie wspólne. I myślę, że ten przekaz, zresztą sięgający głębiej, bo o ile Ukraińcy pamiętają XIX-wieczną rusyfikację symbolizowaną przez cyrkularz wałujewski i ukasemski, a Polacy przez Hurtę i Apuchtina, przynajmniej ci, co lepiej znają historię, to znów nie mają świadomości ani jedni i drudzy, że to była praktyka powszechna, dotyczyła tak Polaków, jak i Ukraińców. I o tym trzeba by pamiętać, tym przesłaniem głównym, że najważniejszym skutkiem waśni wzajemnej było panowanie moskiewskie nad nami. To się kłócili ze sobą nawzajem i walczyli, kończyli w jednym dole z moskiewską kulą w potylicy. Taki był ostateczny werdykt historii. To jest, myślę, że bardzo ważne przesłanie. To jest rzeczywiście bardzo ważne przesłanie i to jest przesłanie, które też
pozwala wyciągać wnioski na przyszłość i to jest też bardzo ważne, ale panie profesorze, no ale spójrzmy też na to, co dziś nas dzieli, a dzieli nas na pewno zbrodnia, ludobójstwo na Wołyniu i niemożliwość prowadzenia przez stronę polską swobodnych ekshumacji, bo wiemy, że w pojedynczych miejscach te ekshumacje mimo wojny są prowadzone, ale mimo wszystko to nie jest, nie mamy zgody strony ukraińskiej na ekshumowanie ofiar i godne ich pochowanie. Jak pan profesor patrzy, jaka jest szansa, choć tak naprawdę zadajemy to pytanie od wielu lat, na to, żeby sprawa Wołynia stała się sprawą bolesną, ale sprawą zamkniętą? Czy to, co się wydarzyło chociażby w tym roku, czy się, co się wydarzyło na przestrzeni wielu lat, bo jednak gesty ze strony ukraińskiej się pojawiały, one być może, szczególnie tych, którzy w sposób niezwykle czuły przeżywają zbrodnie ludobójstwa na Wołyniu, bo na przykład są z nią rodzinnie związani, one na pewno ich w pełni nie usatysfakcjonowały. Ale jak pan profesor, jako obserwator, analityk tych relacji polsko-ukraińskich, patrzy na szansę zamknięcia tej sprawy i też na perspektywę, kiedy to może nastąpić? Czy my się zbliżamy do tego? Myślę, że się zbliżamy. Przyczyny tego stanu rzeczy, jaki mamy obecnie, są różne i zmienne w czasie. Myślę, że do zmasowanej inwazji rosyjskiej, kiedy w znacznej mierze rząd centralny na Ukrainie nie bardzo się tym zajmował, a szczególnie już przed 2019 rokiem, gdzie Ukraina jako państwo przecież w oczywisty sposób oligarchiczne, zarządzane przez rozmaite klany pochodzące z Ukrainy Wschodniej i Południowej, jest zatem zupełnie oderwane od pamięci historycznej Ukrainy Zachodniej, dla których to klanów walczących o władzę w Kijowie kwestia rozstrzygnięcia sporu historycznego z Polską nie miała żadnego znaczenia, to znaczy nie decydowała o tym, który z klanów będzie dominował na ukraińskiej scenie politycznej, co samo w sobie było jedną z przyczyn nierozstrzygania tego problemu, gdyż on po prostu nie interesował zbytnio rządzących, którzy woleli to oddać w gestie, mówiąc w cudzysłowie, amatorów, czyli tych, którzy w rzeczywistości byli emocjonalnie zaangażowani w ten spór, ale w myśl tradycji zachodnioukraińskiej, bez perspektywy państwowej. A przypomnijmy, że ten spór dotyczy pamięci historycznej całej Polski, od Przemyśla po Szczecin i od Turoszowa po Suwałki, ale jedynie fragmentu i to niewielkiego Ukrainy, 5 z 25 obwodów, czyli tych ziem, które przed II wojną światową należały do II Rzeczypospolitej, bo tylko tamten konflikt się rozgrywał. W związku z czym większość Ukraińców w ogóle nie ma, a przynajmniej nie miało wówczas żadnej wiedzy na ten temat. To trochę tak, jakbyśmy zapytali naszych obywateli o powstanie augustowskie. To historycy o tym wiedzą. Sama tradycja UPA była tradycją i jest do dzisiaj tradycją antymoskiewską na Ukrainie. Jest pamięcią o zaciętej partyzantce antysowieckiej i w wyobrażeniu licznych rzesz młodych Ukraińców szacunek dla tej tradycji nie jest sprzeczny, przeciwnie, jest ściśle związany z sympatią dla Polski, no bo czegoż symbolem jest Polska, jeśli nie upartej walki z Rosją? No właśnie, panie profesorze, ja wejdę w słowo i to jest pewien, znaczy to jest sprawa, która może paradoksalnie też bardzo utrudniać dzisiaj zamknięcie tej kwestii, bo rzeczywiście jest tak, że dla większości Ukraińców UPA nie kojarzy się z mordowaniem Polaków, tylko kojarzy się z walką o niepodległą Ukrainę i ten element dla nas bardzo bolesny, a w ogóle obiektywnie straszliwy, ta historia ukraińskiej armii powstańczej, jest po prostu mało znany na Ukrainie, jeżeli patrzymy na Ukrainę jako całość. No i jeżeli już dziś Bandera
który no zresztą nie był jakby obecny przy ludobójstwie na Wołyniu. To wiemy z historii, że nie było go wtedy, był uwięziony przez Niemców. No, jeżeli Bandera jest dziś no, swego rodzaju postacią popkulturową na Ukrainie, jest pewnym takim symbolem, który tak już nawet przekroczył ramy swojej historycznej roli, to w jaki sposób my dziś możemy dotrzeć do Ukraińców z tą naszą prawdą, tak? Nawet nie naszą, po prostu z prawdą na temat UPA. Trzeba pamiętać, że w Polsce obraz UPA też jest zmitologizowany i to pani dyrektor przed chwilką podała tego przykład. Tą ikoną zbrodni na Wołyniu jest Bandera, który niewiele miał z nią wspólnego, poza tym, że organizacja, która była odpowiedzialna za gro tych zbrodni, czyli banderowcy, nosiła jego imię, ale on tym nie dowodził, ani takiej dyspozycji nie wydawał. Znani są ludzie, Kłym Sawur, czyli dowódca u pana Wołyniu. Tak, czy no, jako głównowodzący w ogóle UPA akurat mi chyba to w tej chwili nazwisko, Szuchewicz. Tak. Wiemy, kto to robił, tak? Nie musimy wymyślać odpowiedzialnych, którzy akurat nie mieli z tym nic wspólnego. No ale opinia publiczna rządzi się własnymi prawami po jednej i po drugiej stronie granicy. I to jest ten fakt polityczny, z którym mamy do czynienia. To jeden wymiar tego. Drugi, myślę, jest taki, że na Ukrainie, szczególnie teraz w warunkach wojny, ale i poprzednia, nie bardzo zdawano sobie sprawę ze skali bolesności i zasięgu pamięci o tym w Polsce. To na Ukrainie nie jest wielka debata polityczna na ten temat. Proszę sobie wyobrazić, że zgłosiliby się do nas Hiszpanie z pretensją, że w centrum Warszawy stoi pomnik Napoleona, a wiemy, co wojska napoleońskie robiły w Hiszpanii. No ale przecież nie dlatego mu Polacy postawili ten pomnik, tylko dlatego, że walczył z Rosjanami, Prusakami i Austriakami. I to jest oczywiście ułomna analogia, pokazuje nie tyle skalę drastyczności problemu, co pewien mechanizm psychologiczny, dlaczego niektórzy ludzie są czczeni, a inni nie przez dane narody i są uważani za kogoś zupełnie odwrotnego niż w drugim narodzie. To jest zatem jeden element, czyli ta zmitologizowana pamięć po obu stronach granicy. Tu uważająca Banderę za zbrodniarza, tam za bohatera. On nie był ani jednym, ani drugim w istocie. I osobnym elementem jest brak wiedzy eksperckiej wśród elit ukraińskich na temat sceny politycznej w Polsce i niezadawanie sobie pytania, co oznacza dla dzisiejszej Ukrainy, nie dla historii, prawdy historycznej, moralności, etc., tylko dla dzisiejszej Ukrainy, co oznacza tworzenie warunków toczenia tego sporu z Polską. Myślę, że elity ukraińskie powinny sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tocząc ten spór, nawet niekiedy mając rację, jak na przykład w wypadku upamiętnienia żołnierzy UPA poległych w walce z NKWD na Górze Monastyrskiej, którym pomnik postawiono zgodnie z prawem polskim, ze zgodą władz polskich. Jego zburzenie i odbudowanie nie w tym kształcie, w jakim powinien być, oczywiście jest błędem strony polskiej. Ale nie na tym polega istota sprawy. Istota sprawy polega na tym, czy w interesie Ukrainy leży toczenie sporu na ten temat i tym samym utrudnianie pozycji obecnego obozu rządowego w Polsce, odbieranie mu być może 1%, może mniej, może nieco więcej poparcia, a zatem ryzykowanie zmiany rządu w Polsce na taki, który będzie prowadził inną politykę. Jaką? No taką, jak zleci Berlin, bo taka jest alternatywa. Czy Ukraińcy na pewno tego chcą? I tu nie dotyczy ten spór przecież historii, tylko dotyczy tego, co będzie dalej. Czy to wyobrażenie, że Polska będzie popierała Ukrainę, cokolwiek Ukraina zrobi, które to wyobrażenie jest prawdziwe, ale pod jednym warunkiem, że u władzy w Warszawie będzie rząd kierujący się interesem Rzeczypospolitej, a nie interesem zewnętrznym. A takiej gwarancji przecież nie ma. I gdyby na Ukrainie istniały tak liczne i tak prężne ośrodki badające sytuację w Polsce, jak istnieją w Polsce badające sytuację na Ukrainie, to sądzę, że cała ta sprawa także sporu historycznego wyglądałaby inaczej, podczas gdy debata na temat polityki zagranicznej na Ukrainie w zbyt dużym procencie toczy się w oparciu o fundacje niemieckie, Adenauera, Bertelsmana, Eberta,
fundacje ukraińskie Odłam Sorosza, czyli fundacje Widrodżenie. One wszystkie mają prawo działać, to jest normalne, ale przecież działają w interesie swoich mocodawców. No właśnie, panie profesorze, no, współczesna Ukraina przez ostatnie lata zdawała się patrzeć na Europę jakby ponad Polską. No ale jak przyszło do wojny, to okazało się, że nie sposób się bronić no, bez Polski, tak? Znaczy nie można ominąć Polski, by bronić Ukrainy. Żeby bronić Ukrainę, ta obrona i ta pomoc, wsparcie różnego rodzaju, bez względu na to, czy ona przechodzi z Polski, choć Polska tutaj odegrała w ogóle kluczową rolę pod każdym względem. No, tego się po prostu nie da zrobić. Pytanie, czy ta bolesna lekcja jest w tej chwili odrabiana. Myślę, że tak. O tym świadczy choćby wystąpienie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy w polskim Sejmie. Bardzo dobre. Miejmy nadzieję, że w tym kierunku będą czynione kolejne kroki przez władze ukraińskie. W interesie, jeszcze raz to podkreślę, samej Ukrainy. Trzeba pamiętać o tym, że rozmawiają dwa wolne narody, które mają silne poczucie godności własnej. Dla Ukraińców na dodatek jest ona w tej chwili wzmacniana ofiarą krwi na frontach toczącej się wojny, świadomością stawki tej wojny. To także przecież kształtuje obraz Ukraińców w Polsce. I ten spór historyczny sprzed 80 lat, który jest ewidentnym instrumentem włożonym w ręce naszych wrogów, wrogów Polski i Ukrainy, powinien być w interesie obu naszych państw i narodów jak najszybciej rozwiązany w cywilizowany sposób, a zatem właśnie przez stosowne upamiętnienie, przez zgodę na ekshumację. W sytuacji, gdy wygaszono te dawne, istotne czynniki, o których się zwykle nie mówiło, a które po chwili zastanowienia wydają się oczywiste, proszę pamiętać, że właśnie do roku 2019, a później się to zaczęło zmieniać, co nie znaczy, że się od razu zmieniło. Ukraina jako państwo oligarchiczne była także bardzo silnie skorumpowana i część problemów z ekshumacją polegało na tym, że samorządowi działacze ukraińscy chcieli, żeby to firmy, których oni są szefami, miały monopol na wykonywanie tych prac i zarabiały na tym pieniądze. Oczywiście łatwiej jest robić to machając sztandarem dumy narodowej, niż mówiąc, że chodzi po prostu o niski biznes. Ten wymiar też istniał w tych uwarunkowaniach. On myślę, że w tej chwili zgasł, bo władze centralne są znacznie mocniej zaangażowane w rozstrzyganie tych problemów. Ale z faktu, że wszyscy wiemy, że Ukraina była krajem oligarchicznym i silnie skorumpowanym, wynika również i to. Te realia trzeba dostrzegać na wszystkich kierunkach działania. I mówię o tym po to, żeby właśnie nie zacietrzygać się na płaszczyźnie sporu godności narodowych w tym zakresie, bo to szkodzi jednemu i drugiemu narodowi. Trzeba to jak najszybciej rozwiązać wspólnie. Tego się osobno rozwiązać nie da. Nikt tu nikogo do niczego nie jest w stanie zmusić. Te namawianie, żeby przyjąć ostry, ultimatywny ton, będzie wiodło wyłącznie do zaostrzenia sporu, a nie do osiągnięcia celu. Przy czym muszą rozumieć to obie strony, że to w obu narodów w interesie leży jak najszybsze wytrącenie tego oręża z ręki Moskwy. Panie profesorze, to przejdźmy do spraw już innych, ale też związanych oczywiście z relacjami polsko-ukraińskimi, ale w ogóle szerzej z bezpieczeństwem w kontekście imperialnej, agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej. Trwa właśnie szczyt w Wilnie. Mamy deklarację, że Ukraina wejdzie do NATO, wejdzie bez tak zwanego MAP-u, czyli tej mapy drogowej, no, na pewno wydłużającej ten proces. Wiemy, Ukraina musi wygrać wojnę, bo to zupełnie jasno zakomunikował prezydent Stanów Zjednoczonych. Później musi spełnić warunki, ale ten proces będzie szybszy i łatwiejszy. Przynajmniej takie są zapowiedzi dla Ukrainy. Ale w pewnym sensie też mamy zatoczenie koła. 15 lat temu obradował szczyt NATO w Bukareszcie. Tam decydowano o wejściu Ukrainy, wtedy jeszcze i Gruzji, do Paktu Północnoatlantyckiego.
takiej decyzji nie podjęto, nie wyznaczono tej mapy drogowej, czyli ścieżki wejścia do paktu i dosłownie chwilę później wybuchła wojna, napadła Rosja na Gruzję, później z kolei Rosja zajęła Ukrainę, Krym, część Ukrainy, Krym, a później już, no to już jest historia bardziej współczesna, doszło do pełnoskalowego ataku na Ukrainę. No to jest wielka lekcja dla Europy. No pytanie tylko, czy Europa i świat zachodni z tej lekcji potrafią wyciągnąć wnioski, bo to chyba nie jest takie pewne. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że do NATO należy 31 państw i przyjęcie każdego nowego członka, czego ostatnio mieliśmy przykład w postaci sprzeciwu tureckiego i węgierskiego wobec Szwecji, na szczęście właśnie przezwyciężonego. Ale to pokazuje, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest władny samodzielnie podjąć taką decyzję i przeprowadzić cały ten proces, doprowadzić go do końca. O tym z kolei przekonuje nas sprzeciw Niemiec i Francji w 2008 roku w Bukareszcie, właśnie wobec mapu dla Ukrainy i Gruzji ze znanymi skutkami. To, co będzie w przyszłości, zależy w znacznej mierze po pierwsze od skali zwycięstwa ukraińskiego i skali chaosu w Rosji. Im większe będą obie, tym łatwiej Ukraina wejdzie do NATO. Po drugie od tego, jaki będzie to model członkostwa, czy tylko polityczne, czy wojskowe, czy zatem będzie to rozstrzygające dla bezpieczeństwa Ukrainy poprzez rozmieszczenie wysuniętych sił wojskowych wiodących mocarstw NATO na przyszłej granicy ukraińsko-rosyjskiej, tak aby Rosja nie mogła zerwać pokoju, uderzyć na Ukrainę i próbować w jakimś sprzyjającym momencie, gdy Stany Zjednoczone będą zaangażowane gdzie indziej, albo nastąpi jakaś nieszczęśliwa prezydentura w USA, albo głęboki podział między Europą a Stanami Zjednoczonymi, podział Zachodu, który Rosja będzie chciała wykorzystać i wtedy będzie niepewność decyzji. Nie, te decyzje nie mogą być podejmowane w momencie zagrożenia, decyzje osłaniające Ukrainę. To musi być system taki, jak w tej chwili jest na granicach wschodnich NATO, czyli wysuniętej obecności wojskowej wiodących mocarstw, tak aby wkroczenie, naruszenie tej linii oznaczało wejście w kontakt bojowy z siłami amerykańskimi, kanadyjskimi, brytyjskimi, zapewne polskimi, które będą działały odstraszająco na Kreml, aby samej decyzji nie śmiał podjąć. Jeśli taki system nie zostanie stworzony i to bezwzględnie co będzie jego podstawą prawną, czy członkostwo w NATO, czy jakieś inne ustalenia, to wojna się będzie odnawiała, Ukraina będzie zagrożona, będzie to realizacja scenariusza być może na jakiś czas izraelskiego, to znaczy scenariusza, w którym Izrael nie ma bezpośrednich gwarancji ze strony wojskowych, ze strony świata zachodniego, ma takie wsparcie materiałowe amerykańskie, że daje mu to miażdżącą przewagę technologiczną nad potencjalnymi wrogami. Jeśli Ukraina będzie miała taką miażdżącą przewagę technologiczną nad Rosją, to może i oczywiście ją skutecznie odstraszać. To jest do wyjaśnienia w przyszłości. Tego się nie da zadeklarować w szczegółach, a szczegóły rozstrzygną o jakości systemu. Nie dowiemy się o tym ani dzisiaj nie wiemy. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Mamy systemy demokratyczne na Zachodzie, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, ich rezultat też będzie nad tym ważył. Mamy wybory w Polsce, które rozstrzygną o losie Europy Środkowej, w jakim obozie ona będzie, na ile będzie twardo wspierała Ukrainę, a na ile będzie oczekiwała instrukcji zewnętrznych, czy ma to robić i w jakim zakresie. To są fundamentalne kwestie. Mamy w tej chwili starcie wewnątrz Unii Europejskiej o 63 obszary integracji, które Niemcy i Francuzi chcieliby przesunąć ze sfery jednomyślności w sferę głosowania większościowego, w tym politykę zagraniczną bezpieczeństwa. Jeśli to zostanie przeforsowane przez rdzeń Unii, to oczywiście wschodnia flanka będzie zawsze przegłosowywana, bo samych Niemców wystarczy, żeby nas przegłosować, a Niemców i Francuzów aż nadto. Zbyt wiele zatem znaków zapytania, aby móc odpowiedzieć, jak ta sytuacja rozwinie się w przyszłości. Nie wiemy też, czy, kiedy, jak głęboko zajdzie proces dezintegracji w Rosji, który jest przecież wysoce prawdopodobny. Panie profesorze, to na koniec pytanie dotyczące polityki resetu w Polsce. Wczoraj piąty odcinek serialu dokumentalnego, który zresztą bije rekordy oglądalności. To w ogóle jakiś fenomen, jeżeli chodzi o serial
dokumentalny emitowany w polskiej telewizji. Pan prezes Mateusz Matyszkowicz mówił, że zdaje się, że w historii telewizji, tej telewizji już po 1989 roku takiego zainteresowania serialem czysto dokumentalnym po prostu nie było. Natomiast tam po raz pierwszy pokazywane są dokumenty, i tak naprawdę opinia publiczna ma szansę poznać kulisy tej polityki, przynajmniej częściowe kulisy polityki premiera Donalda Tuska, szerzej polityki resetu, czyli tego zbliżania Polski do Rosji. Jak pan profesor patrzy na element, na jedno wydarzenie? Wizyta Siergieja Ławrowa w Polsce, miesiąc z lekkim hakiem po ataku na Gruzję, wtedy kiedy Rosja jest jeszcze mimo wszystko jakoś separowana ze względu właśnie na tą agresję. Polska zaprasza Siergieja Ławrowa, mało tego, jeszcze wyraża niepokój, że Ławrow właśnie ze względu na to, że Rosja napadła na Gruzję, może do Polski nie chcieć przyjechać. Jest zachęcany różnego rodzaju tematami podsuwanymi rozmów. Pan premier przecież do Władimira Putina, pan premier Tusk do Władimira Putina mówi o tym, że chce tylko rozszerzać współpracę polsko-rosyjską. Jak można dziś z perspektywy czasu i z perspektywy wszystkich wydarzeń, które nastąpiły, patrzeć na tę wizytę Ławrowa w Polsce, niemalże tuż po pogrzebach Gruzinów, którzy zostali zamordowani przez Rosjan? No nie jest to nic zaskakującego dla mnie. Przepraszam za autoreklamę, ale pochwalę się, że napisałem książkę o polskiej polityce wschodniej między rokiem 1989 a 2015. I w związku z czym te fakty są znane, można je wydobyć także ze źródeł powszechnie dostępnych z prasy, z mediów. Walorem filmu jest to, że pokazuje to na twardych dokumentach wytworzonych przez aparat państwowy. I to w tekście, to był moment, w którym zarówno z jednej strony nastąpiła decyzja rządu polskiego o rezygnacji z systemu odtwarzania rezerw osobowych Wojska Polskiego, czyli z poboru, skutkująca drastycznym zmniejszeniem zdolności mobilizacyjnych Wojska Polskiego. Także spadliśmy na trzecie miejsce od końca. Za nami była tylko Republika Czeska i Luksemburg, co myślę, że mówi samo za siebie. No tak, rzeczywiście Luksemburg mówi wiele. Biorąc pod względem liczbę mieszkańców Luksemburga. Tak, tu chodzi o procentową wydolność. Oczywiście, że Polska mobilizowała większą armię, tylko procent ludności powoływanej pod broń w razie zagrożenia państwa był tak niski, to było 0,27%. Dla przypomnienia, Finlandia miała 4,11 bodajże. Jak ktoś wie, z kim graniczy, to musi się pilnować. Luksemburg i Czechy graniczą wyłącznie z państwami NATO albo państwami NATO i Unii Europejskiej, jak Austria, która jest oczywiście neutralna. Mieliśmy decyzję o cięciu budżetu wojskowego jesienią 2008 roku. Mieliśmy pierwszą wizytę Tuska w Moskwie w momencie wojny gazowej ukraińsko-rosyjskiej. Wyjazd rok później dosyć gwałtowny z Sopotu pani premier Tymoszenko. Odmowę jej przyjazdu na spotkanie partii siostrzanych Europejskiej Partii Ludowej, której częścią jest Platforma, właśnie w związku z tym całym resetem, który był prowadzony przez rząd polski wobec Moskwy. I to w tym kontekście widać wyraźnie, a także wycofywanie się, co widać było w poprzednich odcinkach, z tych wszystkich restrykcji, które poprzedni rząd PiS-u nałożył na Rosję, czyli z blokowania PCA, z blokowania przystąpienia do OECD, do WTO i tak dalej. Z tego wszystkiego rząd PO się wycofał i wizyta Ławrowa wpisywała się w ten ciąg decyzji, nie była tutaj żadnym odstępstwem od nowo przyjętej linii. Dodajmy do tego, że w 2010 roku Ławrow był zaproszony jako wykładowca na doroczną naradę ambasadorów polskich, żeby pokazać państwu kontrast. W zeszłym roku to minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, profesor Zbigniew Rau, był wykładowcą na dorocznej naradzie ambasadorów ukraińskich. I taka jest
myślę, że przepaść, tak to można powiedzieć, między jedną a drugą linią polityczną. Z czego to wynikało? Moim zdaniem wynikało z nasterowania polskiej polityki zagranicznej na zadania personalne dotyczące kariery jej kierowników. Innymi słowy, aby zdobyć stanowisko wysoko postawione w Unii Europejskiej, trzeba uzyskać poparcie Niemiec i Francji. Niemcy i Francja życzyły sobie resetu z Rosją, w związku z czym politycy starający się o te stanowiska prowadzili stosowną do tego politykę, lekceważąc interesy Rzeczypospolitej. Innego klucza do rozwiązania tej zagadki nie widzę. To nie jest tak, że oni nie wiedzieli, nie znali Rosji, myśleli, że to może co innego będzie. Nie, o tym doskonale świadczą te ich wypowiedzi, kiedy jeszcze mieli inne plany. Przypomnijmy, że Radosław Sikorski mówił przecież o tym, że Nord Stream 2 to nowy pakt Ribbentrop-Mołotow, a jakiś czas później namawiał, czy krytykował PiS za przeciwstawianie się Nord Streamowi, mówiąc, że trzeba się do niego przyłączyć. Te wolty... Tak, nawet argumentował, że być może miejsce w Radzie Nadzorczej by się znalazło wtedy. Tak, no niczym dla Schrödera, tak, czy dla dwóch kanclerzy Austrii i tak dalej. Ta skala korupcji zachodnioeuropejskiej klasy politycznej przez Rosję też jest tutaj osobnym tematem. No właśnie, też chyba ta wypowiedź ministra Sikorskiego, którą pan profesor przytoczył, to też chyba przynajmniej tak to można było wtedy odebrać i myślę, że wiele osób odebrało tak tę wypowiedź, że pan minister Sikorski zgłosił się z podaniem o pracę. To tak trochę wyglądało. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista do spraw polityki wschodniej. Bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Szanowni państwo, my robimy krótką przerwę i za chwilę przeniesiemy się na Ukrainę. Tak, na Ukrainie jest nasz korespondent Witek Newelicz i to dosłownie za chwilę.